Cieszę się, że jako poseł wnioskodawca mogę przedstawić, odpowiedzieć Państwu posłom, paniom i panom posłom odpowiedzi na pytania i wątpliwości. No przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować za dyskusję nad tym projektem. Ja uważam, że każda dyskusja w polskim parlamencie na temat sytuacji emerytów i rencistów jest bardzo istotna. Natomiast co się tyczy konkretnych pytań i konkretnych wątpliwości, to pozwolą Państwo, że nie odniosę się jedynie do tez wygłaszanych przez pana posła Ryfińskiego, bo uważam, że mówił nie w temacie i nie będę się do tego ustosunkowała. Jeżeli chodzi o to, co się przewijało w wypowiedziach państwa posłów, a mianowicie o wolę w rozszerzeniu grup społecznych, oczywiście ja to powiedziałam na początku swojego wystąpienia, jesteśmy jak najbardziej za dyskusją i nad pracą w komisjach nad tymi rozwiązaniami, tak żeby objąć te grupy, które zostały, których ten projekt nie objął. No, nie ma pana posła Smolarza, który zadawał mi pytanie, czy nie będę się wstydziła spojrzeć rolnikom w oczy. No nie będę się wstydziła, bo ja nie byłam ani prezesem KRUS-u, ani przez 5 lat nie uczestniczę w współrządzeniu Polską i bezpośrednio ode mnie nie zależały te niskie świadczenia, które pobierają rolnicy, więc kto się ma wstydzić i z niepokojem patrzeć w oczy rolnikom, to na pewno nie ja. Kolejne pytanie, które padło, tutaj pan poseł Andzel, to pytanie nie było bezpośrednio do mnie kierowane, ale bardziej do pana ministra, czy pan minister spotyka się z emerytami i rencistami. Ja powiem tak, że może gdyby rząd pełnił dyżury w biurach poselskich, gdyby gabinety ministerialne były otwarte, tak jak nasze biura poselskie i gdyby każdego dnia przychodzili ludzie ubodzy, biedni, którym nie starcza od pierwszego do pierwszego, to może i stanowisko rządu co do tego projektu byłoby inne. Oczywiście przyjmujemy propozycję pana ministra, żeby ten dodatek sfinansować nie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego nie? Możemy w budżecie na przyszły rok przeznaczyć właściwą kwotę, na przykład poprzez zwiększenie dotacji w budżecie państwa. Kolejna sprawa, którą bym chciała poruszyć, progi dochodowe. Powiem szczerze, zastanawialiśmy się nad tymi progami dochodowymi. Z informacji, które mamy w 2005 roku, kiedy był taki dodatek uchwalony, on był na wniosek emerytów i rencistów. To powodowało, że osoby musiały jeździć do ZUS-u, składać wnioski. To są osoby chore, starsze, schorowane, więc chcieliśmy to w jakiś sposób uprościć, dlatego między innymi padł pomysł, żeby to było czynione z urzędu. My oczywiście przyjmujemy z całą pokorą wszystkie uwagi zgłoszone przez państwa posłów. Uważamy, że błędów nie popełnia tylko ten, który nic nie robi. Jesteśmy gotowi na ten temat rozmawiać we właściwych komisjach. No i proszę państwa posłów, szczególnie Platformy i PSL, o wycofanie tych wniosków o odrzucenie w pierwszym czytaniu, bo powiem tak, te wnioski są pozbawione cech empatii, o którą prosiłam państwa na początku swojego wystąpienia. Dziękuję bardzo.